Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie, słuchajcie, w drugim odcinku z Five Nights at Freddy's Sister Location. I w tym odcinku, słuchajcie, postaram się przejść już tą całą grę. Jak widzicie, mam gwiazdkę za minigrę. Ale słuchajcie, bez zbędnego przedłużania lecimy od razu z notą trzecią, która będzie na nas czekała, Fat Name Foxy. Czytałem na wiki. No więc co? Lecimy, myślę. Dobra. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Już od razu it seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Tu będzie casual bongos. Casual bongos. Dokładnie. No i widzicie, jak... Now that your elevator experience has been customized to your needs, and jak you're thoroughly zagrywa relaxed, bongo. It's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Noc trzecia. Dobra, wchodzimy. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium dokładnie to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first skradać and make sure she's on her stage. No, Ballora jest na części rozebrana. Great. It looks like everything noc is as it should be at Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Dobra, ja już muszę podgłosić na maksa. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Dobra. Czekajcie. Dobra. Okej.
Jestem! Dobra. Dobra, jest Fun Name Freddy. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Dobra. Great. Now locate the button under his left cheek and great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Dobra. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Jezu. Good job. The faceplates should now be open. Perfect. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Tak. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Nie ma bonbona. O nie. Kurde, ja nie mogę kliknąć. Large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Yes. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Dobra. To wracamy w takim razie. Skąd? Czarne... Co się stało w tym momencie? Be still and quiet. Ja chyba wiem, o co chodzi. Sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you. Dzięki kamerom. Baby, I have you hidden too well. I kidnapped you. Baby mnie porwała. Baby mnie porwała. No i panowie i panie, oto tak w 9 minut, może nawet w 7, przeszliśmy noc trzecią, która niby jest najtrudniejsza. No tak więc, co mam do powiedzenia, jak w drugim odcinku nie ukończy swojej gry. Going to keep you for a little while. You're in the scooping room. Być może do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scoop. Kamera w ogóle. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party, to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream
feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Ktoś jeszcze jest w budynku. Okay, bring her over. Forward. One. Ktoś tam przemawia, chyba jakiś strażnik. Strażnik, Boże, jaki strażnik, strażnik. Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers, and we can go. Coś jedzie, słyszycie? Ale z której? Z lewej czy z prawej? Patrzcie, co coś jest. Balora! Hello! Balora nie mogło zabraknąć. Ona była jeszcze rozebrana na części trzeciej nocy, jak mogliście zobaczyć. Oj, zatrzymała się. Jakiś alarm. Co wy robicie, Balorze? Yeah. Balora ci na mnie patrzy. Nie patrz się, Balora, na mnie. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. A ja muszę to naprawić. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Miniliny tu są. Musimy właśnie potrząsać tą maską, żeby je zrzucić. Zależy z jakiej strony jest minilina. Teraz musimy prawą i lewą. Jak z prawej to lewą, prawą. Bo to tak działa. Nie wyjaśnię wam dlaczego po prostu tak to działa. Nie wiem dlaczego. Uj, te śmieliny się nie pojawiają chyba. O, jest jednak, o wilku mowa. Lewo, elegancko. Brawo, cyk, dobrze. Dobrze. Niestety Balora by się, no, nie byłaby zadowolona z tego, jakby to zobaczyła, ale jest ona w chwili obecnie zniszczona, więc nie ma jak nas wiecie. Robi się nam akuku, że tak to powiem. Kurde, tu muszą, tu dużo spadło. Tym krętełkiem. O kurde. Dobra.
No i to jest na czerwono, więc już musimy to koniecznie naprawić. Ej, przeszedłem! Ja pierdzielę, dobra! No no, w piątą jak przejdziemy, to ja normalnie w szoku będę, nie? Że trzy nocy w jednym odcinku, nie? Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your one-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever-popular cash basket. Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive. No i byle co możemy wpisywać. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I will auto-correct it for no you. No i przygotujcie się na najlepsze. Exotic Butters. Exotic Butters. Dokładnie, to jest takie, to było takie popularne. Jak powstała ta gra please i ogólnie. Please be aware that there are still two technicians on site today. Try to avoid interfering with their work if possible. Also, feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. I ogólnie na PC-cie, na komputerach i ogólnie no na komputerach tylko, jak w ostatniej nocy jak się przejdzie tą noc z tą postacią zniszczoną, nie wiem jeszcze do jak się nazywa, ewentualnie się dowiem. No i słuchajcie, lecimy z nocą piątą. Ale tak, ta postać ogólnie będzie też w nocy piątej. To zależy, czy mamy zrobione to, co ja. Czyli minigrę. Bo ogólnie w tej nocy piątej będziemy musieli iść przez Phantom Auditorium do Parts and Service, to wiem. Na pewno. Ja nie chciałem się robić spoilerów. Dobra, widzę tam jakiś trup wisi w galerii Balory. Balora Gallery. No to samo w Phantom Auditorium. Też trup jest. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Your task today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Dobra, idziemy. Teraz panem Foxy'ego nie będzie, więc możemy iść normalnie na czuja. Możemy z Night Flashem się pobawić jak chcecie. Ale nie musicie, bo to bez sensu i tak, bo Funny Foxy nie ma, bo tam wisi trup. Tak samo Balora nie ma. No i jesteśmy. Czekajcie, ściszę. Bez sensu, żeby było głośno. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Our technicians will take it from there. Can you hear me? Tak, baby, słyszę cię. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? Tak, wiem, że potrafisz udawać. The cameras are watching. I must be careful not to move. There is a button on my cheek. You must find it and press it. No czyli na twoim... Dobra, tu masz na policzku guzik. Teraz musimy wpisywać kod, który nam poda baby. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 9 7 7 5 8 4 4 4 6 9 9 9 9. Good. A hatch should have opened. I tą kartę musimy wziąć. Take the card that you find inside. Now, press the green button to your left. This will send me to the scooping room. Dobra. Baby do scooping roomu wysyłamy, czyli do miejsca najbardziej niebezpiecznego ogólnie w tej grze. Zresztą się chyba sami dowiecie, jak, no, wykonamy polecenia baby. Zgodnie z jej wskazówkami musimy podążać.
Bo inaczej zginiemy przez jakiegoś niby endoszkieleta. Sorry, że spoileruję, ale you must pewnie follow graliście my w tę grę, instructions in Funtime Auditorium. Więc go back. Go back now. Go forward. Idziemy prosto. Stop. Go forward and teraz prosto i w lewo. Dobra. Go forward and left. Stop. Go forward. You are almost there. Stop. She is right in front of you. Don't move. Mamy się nie ruszać. Dobra. He is here to help, Ballora. He is not here to hurt us. Ballora. Ballora jest przed nami. He is here to help us. Ballora jest przed nami. Go forward again. Ballora is behind you. Ballora jest za mną. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. Ballora się boi scooping roomu i nie będzie do nas podchodzić, bo się boi. Oho! No jest chinowy moment. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznej strefie, tak jak powiedział Scott. Jest tu Funny Freddy, jest Bon Bon, Ballora i Funny Foxy. A zobaczcie, kto stoi za szybą. Po prawej stronie. To jest ta postać. When we look like this. But if we looked like you, then we could hide. The scooper only hurts for a moment. I ten alarm był z scoopingiem. I niestety skończyliśmy marnie, jak to mogliście przed chwilą zauważyć, zobaczyć na ekranie. Jeju, jeju, no i co? Myślę sobie tak, że tą część możemy już zakończyć. Najwyżej kolejny odcinek wleci za chwilę, wrzucę ten na YouTube'a. Jedynie zmontuję. No więc co? Kurde, to się wydaje. No i co? Mamy tu aktorów głosowych: Baby Heather Master, Hand Unit Andy Field, Computer Voice Julie Shields, Ballora to jest Michelle Amos, to dobrze wiemy. Funny Freddy Kallenghoff, bardzo oczywiste to jest. Bidi Baby to jest Zehra Jane Nagvi, tak zwana. I ogólnie to są aktorzy z telewizji, Vlad i Klara. Ale ja tego nie mam, bo to tylko i wyłącznie na PC-tach jest, jak się gra w Sister Location. To na PC-tach tylko jest ten serial, nie? I ta muzyczka. I tutaj mamy twórcę, czyli oczywiście Scott Cawthon. Czyli Scott, znaczy Scott Cawthon, no, Cawthon, jak to woli nazwisko. No i koniec! No co, 24 minuty, 3 noce łącznie mi zajęły. Nie wiem, czy to jest jakiś rekord tego kraju, czy po prostu... tak jakby... No, rekord świata to nie, no pewnie jacyś szybsi byli, ale... No ale dobra, po co spekulować, jak się nawet nie wie, dobra. Ja kończę, słuchajcie. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to możecie oczywiście łapą w górę, subem na kanale ocenić. No więc co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. I do za chwili, do kolejnego odcinka. Napadki. Halo, halo, po skończeniu odcinka skonsultowałeś się z lekarzem farmaceutą?